Dzień dobry, Magdalena Rutuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 6 listopada. Zapraszam Państwa na Teledziennik. Komu przysługuje rekompensata z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla? Gdzie należy złożyć wniosek? Tego dotyczyła konferencja prasowa, na którą dziennikarzy zaprosili radni Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. Celem naszej konferencji jest wyjaśnienie pewnego zamieszania, które w Wałbrzychu powstało wokół sprawy rekompensat z tytułu utraconego prawa do węgla. Chodzi tutaj o górników. Te rekompensaty, znaczy rekompensaty, w ogóle węgiel, ten przydział tego deputatu węglowego został zabrany górnikom przez rząd PSL-PO, a z kolei wywalczony teraz, może nawet nie, że wywalczony, jakaś tam forma sprawiedliwości społecznej dzięki Solidarności. Dlaczego mówię o zamieszaniu? Bo ten wartość tego jednorazowego deputatu to jest 10 tysięcy złotych, co jest kwotą znaczną nawet dla emerytów górniczych. A wiemy, że te emerytury górnicze są dosyć znaczne w porównaniu do pozostałych emerytów. I ta informacja, która tam poszła w Polskę, została moim zdaniem bardzo nieładnie wykorzystana przez Platformę Obywatelską, bo nie podano informacji, komu się to należy, jakich grup to dotyczy, tylko że chodźcie, chodźcie tu do mnie, chodźcie do Biura Platformy Obywatelskiej, pomożemy wam wypełnić wniosek, dostaniecie 10 tysięcy jednorazowo. No każda jedna osoba, każdy górnik by chciał mieć te 10 tysięcy emeryt. Okazuje się, że tu było brak informacji, że ta rekompensata dotyczy tylko górników, którzy przeszli na emeryturę po roku 97 bodajże i którzy de facto mogli przejść na tą emeryturę po roku 97 tylko na Śląsku, bo wiemy, że u nas już kopalnie nie funkcjonowały. Może to dotyczyć jakiejś nielicznej grupy Wałbrzyszan, którzy się przenieśli z zagłębia tego naszego wałbrzyskiego na Śląsk i tam już potem pracowali, dopracowali się do emerytury, ale to będzie bardzo nieliczna grupa, bo większość tych górników pracujących w Wałbrzychu wzięła te rekompensaty w związku z zamykanymi kopalniami i już im się to nie należy. Dlaczego uważam to takie, no nie wiem, ja to nazywam, że to jest niesmaczne, bo dawanie ludziom jakiejś nadziei, przyjdźcie tutaj do nas, to my wam pomożemy, otrzymacie te 10 tysięcy, a pewno efekt tego byłby taki, że no być my jako PO, bo to ja mówię o tym pomaganiu wypełniania wniosku w biurze PO na 1 maja, byśmy bardzo chcieli, ale Prawo i Sprawiedliwość nie dało. Mówię, opublikować w mediach, skoro już takie kochane wujki są, już zapomniały, że to oni zabrali, te deputaty, informacje, komu się należy. Było tylko, że chodźcie po te 10 tysięcy. Tu jest jeszcze jeden aspekt, moim zdaniem, taki warty do przemyślenia przez władze generalnie państwa, bo w tą akcję włączył się wałbrzyski ZUS, bo ludzie, górnicy, emeryci, gdy się dowiedzieli o takiej możliwości, pierwsza rzecz po informacji do ZUS-u. A wałbrzyski ZUS włączył się w tą kampanię, kierował to do Biura Platformy Obywatelskiej. Sam nie udzielał informacji, tylko kierował do biura, jakoby to Platforma Obywatelska o tym decydowała i w tym pomagała. Taka rzecz mogła się zdarzyć tylko w Wałbrzychu, bo przypuszczam, że gdyby taka sytuacja
miała miejsce na Śląsku, że górnicy, którym zabrano ten deputat, mają się zgłosić do biur PO, to mogło być bardzo ciekawe, bo górnicy na Śląsku, raz, że to jest naród bardzo krewki, dwa, naród bardzo pamiętliwy i mogłoby się nieciekawie skończyć dla tych dobrych wujków i dobrych ciot, które tym górnikom chciały pomóc. Ja tylko czekam, no patrząc się, jak to po prostu już wszelkie granice hipokryzji zostały przekroczone, na moment, gdy będą mogli Wałbrzyszanie, bo generalnie w Polsce tak dużo tych naiwnych nie ma, Wałbrzychu jest dużo, się zwracać o zwrot ukradzionych, bo nazywam po imię, ukradzionych im pieniędzy z tego filaru OFE, pomoc w ukradzeniu, bo to też fajnie, nie? My pomożemy wam odzyskać pieniądze, które ukradliśmy wam za naszych rządów z OFE. Także chcemy też przekazać tutaj mediom, bo tego pewnie nie macie, jak to wygląda, komu się należy rekompensata, jest czarno na białym napisane i instrukcja dla osób uprawnionych, kto jest uprawniony. Ja może, Jurek, ty przeczytasz? Wymienione są śląskie spółki węglowe, które byli pracownicy, nabyli te prawa do uzyskania tej rekompensaty za utracony ekwiwalent węglowy. Tak jak już Czarek mówił, nie dotyczy to wałbrzyskich górników, gdyż emeryci odchodzący z wałbrzyskich kopalń zostali objęci innym porozumieniem. Wcześniej to jest porozumienie, które dotyczy właśnie przejęcia tego obowiązku tych świadczeń przez właśnie ZUS. Także nieporozumieniem jest w ogóle apelowanie do wałbrzyskich emerytów, górników, żeby przychodzili, wypełniali te wnioski, w związku z tym, że nie posiadają tych uprawnień, które ta specustawa, prawda, bo to jest jednorazowy ekwiwalent w wysokości tych 10 tysięcy, tak jak już mówiliśmy, tylko i wyłącznie dla byłych górników śląskich kopalń, też objęta jest tym również i Bogdanka na Lubelszczyźnie. Chodzi generalnie o takie właśnie zamieszanie, że do naszego biura przychodziły osoby zbulwersowane tym, że generalnie ludzie starsi, bo najczęściej to wnuk z babcią czy z dziadkiem, szli do ZUS-u, bo taka informacja poszła. I z ZUS-u, w ZUS-ie otrzymywali informację, że mają się udać do biura na 1 maja 3. I tam się dowiadywali, że właściwie to dostali taki wniosek i państwo radźcie sobie sami. Więc to takie też ciąganie tych ludzi starszych i wprowadzanie ich w błąd, no to tak jak tu kolega powiedział, nie jest to i dawanie nadziei, dawanie nadziei. Jakieś pytania? Oczywiście nie wykluczamy, że są Wałbrzyszanie, którym się ta rekompensata należy, bo powiedzmy sobie człowiek, który przepracował tam ileś lat w Bogdance Rybutowy czy gdziekolwiek na Śląsku, przeszedł w tym 98, 9, 10 na emeryturę, utracił te prawo do deputatu, przejął się do Wałbrzycha, ale taki rozciew ludzi to jest pewno i po całej Polsce. To znaczy też jest tak, że górnicy, którzy tu kończyli pracę i nie wzięli tej odprawy, chcieli jakby dorobić do tej emerytury, jechali na Śląsk, to też jest dla nich taka droga otwarta. Dlatego jest kilka takich osób, że faktycznie jeżeli by była taka sytuacja, no to mogą się o to starać, ale tak jak tutaj jest podane na stronach internetowych, wszędzie dokładnie do których kopalń i które kopalnie są objęte. We'll be right back.
imieniu Komisji Oddziałowej NSZZ Solidarność PKP Cargo Dolnośląski Zakład Spółki po raz kolejny grupa kolejarzy wałbrzyskich pielgrzymuje do tronu Maryi, aby podziękować za rok bezpiecznej pracy, prosić o łaski na następny rok, a także modlić się za swoich współbraci kolejarzy, rodziny kolejarskie, pielgrzymujące również z innych całej Polski i wszystkich naszych emerytów, rencistów, którzy kiedyś pracowali na naszej kolei, w naszej tutaj w Wałbrzychu Głównym. I podziękować jeszcze raz także za zmarłych, który wiadomo w miesiącu listopadzie bardzo serdecznie. Wzorem lat ubiegłych pielgrzymujemy do stóp Maryi w Częstochowie. Jest to 37. pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę. W związku z czym po prostu chcemy podziękować Maryi za wszelkie łaski otrzymane za rok bezpiecznej pracy, a także chcemy podziękować za to, że święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka kolejarzy, nad nami czuwa. Jarosław Szymańczak, który był gościem programu W Temacie emitowanym przez Weekend, dziś chciałby złożyć sprostowanie. Jarosławowi Szymańczykowi chodziło o wójtów Starych Bogaczowic. Dzień dobry, witam Państwa. W związku z pojawieniem się informacji w jednym z moich ostatnich wywiadów pojawiła się błędna informacja dotycząca pana wójta gminy Walim, Adama Hausmana, w związku z aresztowaniem i zatrzymaniem wójtów gminy Stare Bogaczewice. Chciałbym sprostować, nie dotyczyło to wójta gminy Walim, pana Adama Hausmana, tylko wójtów Starych Bogaczowic w związku z prowokacją, moim zdaniem, jaka miała miejsce, spowodowana i zrealizowana przez pana prokuratora Marcina Witkowskiego oraz jego bezpośrednią asystentkę, panią Małgorzatę Czajkowską. Opisywałem cały mechanizm funkcjonowania tutaj prokuratury. Chciałbym tylko przypomnieć panu Marcinowi Witkowskiemu, że od 2012 roku jest oskarżonym, a tylko dlatego proces się nie może rozpocząć, dlatego że jest chroniony immunitetem. W jego sprawie co najmniej dwukrotnie byliśmy i braliśmy udział w procesie odebrania mu immunitetu, między innymi również z posłami Prawa i Sprawiedliwości. No niestety jego koledzy korporacyjni nie chcieli mu ściągnąć. W związku z tym wiarygodność pana Marcina Witkowskiego w tej i innych sprawach jest żadna. Odnośnie pani Małgorzaty Czajkowskiej chciałbym również powiedzieć, że jest osobą, która całkowicie jest osobą niewiarygodną, która brała udział w prowokacji już, o której też mówiłem publicznie wobec mnie, ale dodatkowo chroni zwykłych przestępców i oszustów. I mimo skazania prawomocnymi, mimo skazania wyrokami przez sędziów Sądu Rejonowego tych oszustów, pisze w ich imieniu apelację o uniewinnienie, co jest skandalem jako osoby, która działa w ramach prokuratury rejonowej. W związku z powyższym chciałbym również przekazać przesłanie osobom, które funkcjonują w dzisiejszym jeszcze aparacie tak zwanym sprawiedliwości, ale przede wszystkim przesłanie, które musiałoby dotrzeć do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, też między innymi zarządzanego ministerstwa przez pana Zbigniewa Ziobro, że żadnej dobrej zmiany nie ma. Nie ma przede wszystkim w regionach, nie ma przede wszystkim również w powiatach, ponieważ wymiana tylko i wyłącznie personalna, czyli wymiana prokuratora Skłodzka do prokuratury okręgowej w Świdnicy nic nie daje. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że funkcjonuje w dalszym ciągu w tym personalnym układzie. No i zachęcam tutaj, żeby pan generał z Wrocławia nie wysyłał mi informacji przez osoby trzecie, o czym ja mówię tutaj, między innymi o układach policjantów ze zwykłymi przestępcami pospolitymi, z prokuratorami i sędziami. No to pan generał z Wrocławia, pan prokurator okręgowy otrzymają zaproszenie na spotkanie ze mną, wysłane przez jedno z biur pana wiceministra i tam bezpośrednio porozmawiamy w obecności świadków, jaka dobra zmiana nastąpiła w Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu, w Komendzie Miejskiej w Wałbrzychu oraz w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. Chciałbym powiedzieć, dlaczego też jestem wzburzony między innymi, bo to ja
procesowo wskazałem, kto doprowadził do podpalenia siedziby mojej firmy, kto do mnie strzelał, kto strzelał do moich współpracowników, kto dopuścił się napadu i pobicia mnie w siedzibie mojej firmy. Natomiast w jaki sposób wykorzystywali materiał procesowy sami prokuratorzy, policjanci i sędziowie i w jaki sposób represje spotkały nie tylko mnie, moją rodzinę, moich współpracowników, ale również pana mecenasa Jacka Ludziaka i ta wiedza procesowa nie została przekształcona w wiedzę, która mogłaby doprowadzić do zatrzymania i skazania faktycznie sprawców. No to chciałbym tylko powiedzieć, jak na dzień dzisiejszy to wszystko funkcjonuje i komu możemy to zawdzięczać. Moim zdaniem możemy to zawdzięczać panu prokuratorowi okręgowemu w Świdnicy, że toczące się w dynamicznym tempie śledztwo w jednej z prokuratur dolnośląskich przez pana prokuratora Pawła Skrzypę, gdzie właściwie prowadziliśmy czynności od kilku do kilkunastu godzin z jednym świadkiem, a mianowicie byli to policjanci, nagle odebrano mu to śledztwo. Dlaczego? Policjanci ujawniali wiele informacji dotyczących ciemnej strony Wałbrzycha, to znaczy między innymi powiązań, układów, funkcjonowania samej policji i nagle się okazało, że śledztwo zostało wstrzymane, a panu prokuratorowi odebrane śledztwo. Panie prokuratorze okręgowy, chcę panu przekazać, że informacja ta trafi bezpośrednio na biurko pana ministra sprawiedliwości, w jaki sposób nastąpiła tutaj dobra zmiana. Ale chciałbym również panu przekazać, panu generałowi z Wrocławia, że same aresztowania wójtów, przedstawicieli władzy, która akurat jest w danym momencie niewygodna w niektórym ludziom z tutejszego układu biorącego udział w życiu publicznym, to jest zupełnie inna sprawa i pamiętajmy o tym, to już apeluję do wszystkich, którym leży dobro naszego kraju, tutaj regionu, żebyśmy w dalszym ciągu nie tkwili w tej patologii, to jeżeli nie porozrywamy tych układów, i to już jest apel do polityków, jeżeli nie porozrywamy tych układów personalnych, to będą tylko zmiany kosmetyczne. Jeżeli dobra zmiana będzie polegała na tym, że szefów instytucji się tylko pozamienia, a dalej ten układ personalny będzie funkcjonował, to w dalszym ciągu to bagno będzie tkwiło, polegające na tym, że przedsiębiorców w dalszym ciągu się będzie wyciągać haracz, żeby utrzymywać tak naprawdę instytucje, a w instytucjach ludzi, którzy funkcjonują w ramach tak zwanych towarzystw przestępczych. Dziękuję bardzo. W miniony piątek w multimedialnej filii Biblioteki pod Atlantami odbyło się spotkanie z niezwykłym człowiekiem himalaistą Krzysztofem Wielickim, zdobywcą m.in. Mount Everest, Broad Peak, Nanga Parbat. Zainteresowanie spotkaniem z himalaistą Krzysztofem Wielickim przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wnętrze multimedialnej filii Biblioteki pod Atlantami wypełnione było po brzegi. Nie ma się co dziwić, Krzysztof Wielicki to nietuzinkowa postać, a okazja posłuchania opowieści zdobywcy Korony Ziemi nie zdarza się w Wałbrzychu zbyt często. W czerwcu gościliśmy tutaj w tej filii kabaret Elita. Dzisiaj również gościmy elitę, jednak nie kabaretu, ale himalaizmu. Nie tylko polskiego, ale światowego. Jeden z, nie waham się tego powiedzieć, najlepszych himalaistów świata, który swoimi osiągnięciami wprawił nawet światek wspinaczy w zdumienie. Wystarczy wspomnieć Lhotse, Broad Peak czy Nanga Parbat o Mount Everestie zdobytym zimą jako pierwszy człowiek na świecie. Wspominać nie trzeba. Chciałbym przedstawić pana Krzysztofa Wielickiego słowami, cytatem z książki Ucieczka na szczyty, ponieważ ten cytat bardzo mi się podobał. Krzysztof okazał się cudownym wspinaczem. Był utalentowany, szybki, ambitny i zaradny. Miał to tak. Bernadette McDonald. Miał też więc wysokie mniemanie o sobie. Nie zadowalało go wejście normalną drogą na Broki, a taki był cel polskiego zespołu, z którym przyjechał i nieco dalej. Krzysztof miał smutne oczy o ciężkich powiekach, zwodniczo łagodny głos, głębokie poczucie ironii i humoru. Jego zmęczoną życiem twarz częściowo zakrywały niesforne wąsy. Żwawy, niespokojny, zawsze czymś zajęty, wulkan energii. Biegał z jednego namiotu do drugiego.
Dziś nie będzie biegał, tylko będzie mniej więcej w jednym miejscu stał. Przed Państwem Krzysztof Bielicki. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wszystko, co prawie to nieprawda, że co Pan piszą. Ja tej książki nie przeczytałem, co Pan Wam napisała, ale muszę przeczytać, jak Pan tego napisała. Cała sobie myślą. Ja rozumiem, że większość z Państwa uważała, że przyjdzie facet 2 metry, nie? Przepraszam. Mleka się nie piło, wiadomo. W tamtych czasach tak różnie bywało. Nie urosłem. Dlatego dzieciom mówię, że pić mleko, prawda, żeby urosły, ale... Proszę Państwa, ja chciałem mówić, dzisiaj no, trudno będzie mi opowiedzieć o wszystkich moich tam przygodach górskich. Pozwolę sobie tylko opowiedzieć o niektórych, ponieważ wiem, że to jest też trochę z Państwa, z mojego pokolenia, więc pokolenia tych koszów flanelowych kraty, więc tu nawet kolega, prawda, jeszcze ma też taką koszulę. My też taki chodziliśmy, żeby młodzi zobaczyli, jak my chodziliśmy ubrani, prawda, bo to jest, prawda, ewenement, prawda, że można w kurtce talionowej wejść na Everest. No, dzisiaj nikt sobie tak nie wyobraża, że tak jest. Dlatego pozwolę sobie tam przedstawić troszeczkę z historii. Bardzo fajnie, że była tu elita, to też Rosja, prawda? Jeszcze świętej pamięci Kaczmarek, Drozda, Skoczylas. Także z naszego wydziału boksu zresztą byli z elity, więc tym bardziej się cieszę, że oni też tu bywają, ponieważ w innym trochę składzie. Ponieważ ja spędziłem w Górach Wysokich bardzo dużo czasu, gdzieś, nie wiem, 7-8. Zawsze żona mówiła 10, ja mówiłem, że 7. No, tam trzeba było zawsze, prawda, trochę. Ale, no dobra, to zacznę, może bym poprosił o mniemanie tego światła, bo ja tu nie jestem akurat potrzebny, żeby na mnie patrzeć. Jakby się dało zgasić to światło, bo będzie lepiej widać coś. O, może lepiej. Proszę o enter. Ja nazwałem to mój wybór, bo książka też tak się chyba nazywa. Mój wybór, no rzecz polega na tym, że człowiek całe życie gdzieś tam wybiera, szuka. Wydaje mi się, że każdy człowiek szuka czegoś w życiu. Jedni mają większe szczęście, drudzy mniejsze, lub też znajdują to, co ich interesowało. No ja we Wrocławiu studiując trafiłem na środowisko ludzi, którzy się wspinali. Muszę powiedzieć, że zadecydowała o tym jedna chwila. Gdzieś byliśmy w skałach, bo uprawiamy oczywiście turystykę, wcześniej harcerstwo, a potem właśnie cały czas siedzieliśmy w górach każdy weekend. Trafiłem na chłopców, którzy się wspinali w górach Sokolich. No i też z kolegą spróbowaliśmy, jak widzieliśmy, że tam ci się z linami wspinają, no to my też, prawda? Bez liny oczywiście. Gdzieś, pamiętam, wszedłem na taką skałkę, może miała z 80 metrów. Już byłem prawie na górze, ale nie mogłem pokonać ostatniego metra i tak myślę, skoczyć, nie skoczyć, złamię nogę albo... I tak przezwyciężyłem ten metr, jakoś wybiegałem i wtedy pomyślałem, o, to jest to. Koniec od tego momentu. To jest tak jak z pasją, której się nie da kupić, prawda? Rzadko jest to rodzinna sprawa, wcale bardzo często, przynajmniej w naszym sporcie, nie jest tak, że dzieci podążają za rodzicami, ale po prostu to się nagle zdarza. Oczywiście pewne tam genetyczne elementy może decydują o tym, ale to po prostu przychodzi tak jak znienacka, tak jak i śmierć znienacka. Z pasją się umiera, no. Nie da się zmienić pasji, można hobby zmienić, ale nie pasji. Ja oczywiście miałem pierwsze ostrzeżenie, które powinienem. Bo to tak w życiu jest, proszę Państwa, jak się dostaje ostrzeżenie, to co czerny? O kurde, nie idę w tą stronę. A u mnie było odwrotnie. Miałem pierwsze ostrzeżenie i poszedłem w tą stronę, ponieważ w pierwszym sezonie, w kwietniu, 25 w skałach, pierwsze po miesiącu wspinania, oczywiście spadłem 8 metrów, bo padał deszcz, no ale nie można było szkoda dnia, prawda? L1, L2, L3, trzy kręgi tego, prawda? Gorsecik taki gipsowy, odtąd dotąd. A ponieważ to był koniec kwietnia, maj przyszedł, sesja i mój brat wymyślił, że prawda, się będzie żenił. Miałem być świadkiem, a ja miałem taki gorset gipsowy, od szyi po pachwinę. Co myślę, jak pojadę do domu, jak matka zobaczy, to po prostu będzie niedobrze, prawda? No ale koledzy, gdzie mieszkałem w akademii, to stary, to się proste robi. Bierze się brzeszczot i tam brzeszczocikiem nieprawda rozcięli, kaftanik zdjąłem. Pojechałem do mamusi, na ślub brata, no i wszystko się dobrze skończyło, ale ostrzeżenie było, prawda, że uważaj chłopie, a ja sobie się zawziąłem, pomyślałem, o, to jest to. No tak czasem w życiu bywa. Tutaj właśnie o tych koszulach mówię, prawda, były czerwone z czarnym, jakieś były jeszcze żółto chyba czarne, 3 czy 4 kolory były, prawda. No to była, to był szpan mieć taką koszulę, prawda, bo wiadomo, że była ta technika rozpoznać te spodnie, pumpki takie wełniane, prawda, nie tak jak teraz wasze kurteczki. Buciki, jakieś zamszaki, w takich zamszakach się spinaliśmy, to taka moda na zamszowe buty.
no, sprzęt jaki był, to było. My przeszliśmy, proszę Państwa, ja przynajmniej, większość mojego pokolenia ludzi przeszło tą drogę bardzo ważną, bo od najniższych gór do najwyższych, od najbliższych do najdalszych, prawda? Czyli co? Skały, Tatry, Dolomity, Alpy, Kaukaz, Pamir, Hindukusz, gdzieś tam Andy i dopiero na końcu Himalaje. To była chyba dobra droga, była dosyć bezpieczna, prawda? Dlatego, że zdobywaliśmy doświadczenia pomału. To też jest bardzo ważne, nie chodzi na skróty, prawda? Bo dzisiaj wielu ludzi mają paszport i taką dużą kartę kredytową, taką bardzo dużą, no to mówią, jadę gdzie chcę, nie? Himalaje, Alpy, co tam. Każdy ma paszport, auto i jedzie. Natomiast myśleliśmy bezpieczniejszą drogą, która no, pozwalała jednak zbieranie doświadczeń, bo jak sami Państwo wiecie, największą wartością człowieka jest doświadczenie, które zbieramy, prawda, po drodze. No ja oczywiście pierwsze, jakie zebrałem, to oczywiście się przymroziłem, prawda, dostałem po paluszkach. Już potem uważałem, z tym odmrożeniami trzeba uważać, prawda. Muszę powiedzieć, że ja wtedy tego tak nie odczuwałem, że byłem pierwszym człowiekiem, bo myśmy odczuwali, że to jest sukces zespołu, że to nasza wyprawa weszła. A to była taka jedna z nielicznych wypraw, że nie było ważne, kto wejdzie. Tam było ważne, żeby ktoś zdobył ten szczyt dla Polaków, dla polskiego alpinizmu. I myśmy tego nie odczuwali. Myśmy odczuwali tak, jak kolarze czasem jadą, prawda, w grupie i grają na wszystkich właściwie. No to może jest lider, u nas nie było lidera. Każdy mógł wejść, prawda? Ale wystarczyło, że ktoś wszedł i zawadał, mówi, koniec, wyprawa się kończy, szczyt zdobyty, my Polacy weszliśmy. To było takie bardzo wtedy ważne dla nas, że powiem tak, oczywiście z czasem, z dystansem, no to powiedzmy po paru latach, czy tam z dzisiejszej pozycji mówię, o, wszedłem, tak, ja byłem tam, ale wtedy my tak nie myśleliśmy. Myśleliśmy o tym, że to jest, zresztą to była wspólna praca zespołowa, przecież wszyscy wkładaliśmy wysiłek w tej wyprawie, także nie dałoby się tak zdobyć szczyt tylko dlatego, że ja chciałem, czy wszedłem, prawda, tylko był to zespół. Czyli tak to odczuwałem. I oczywiście może ważniejsze było to, że my weszliśmy, czy nasz zespół zdobył szczyt, że to pokazało innym kolegom z innych środowisk, głównie polskich, że jeśli weszliśmy zimą na Everest, to pewnie można i na inne szczyty. No i w ten sposób ten dobry przykład poszedł w kierunku rozwoju tej eksploracji zimowej, bo gdybyśmy nie weszli, to ja nie wiem, czy by ta eksploracja się rozwinęła, prawda? No bo była tak, pierwsza próba nie wyszła, zimą wieje, nie da się wejść, trudno. Na pewno by spowolniło to, natomiast ten fakt, że myśmy weszli, spowodował, że mówię, no jak na 8800 są, to na 8 też się chyba wejdzie, prawda? I tak rzeczywiście się stało. Polacy szczyt za szczytem, szczyt za szczytem. W połowie lat 80. już Ice Warrior, Lodowi Wojownicy. Była to świetnie wybrana droga. Duża zasługa między innymi Andrzeja Zawady, nie tylko, ale między innymi, że potrafili tą filozofię taką wszczepić. I Polacy przecież, my nie jesteśmy polarnym krajem, ale zimą okazało się, że się świetnie spisywaliśmy. Ale proszę mi powiedzieć, bo na pewno zapamiętał Pan tę chwilę jako wyjątkowo szczególną w swoim życiu, kiedy znalazł się Pan na szczycie, kiedy poczuł... proszę postarać się opisać to. No to jest takie coś, że myśmy, bo oczywiście bardzo silny wiatr wiał, właściwie cały czas byliśmy w takim strachu. Ten strach polegał na tym, że to już było 14.30, zimą o 4 jest ciemno, a mamy 800 przeszło metrów w dół. Bez lin, bez niczego. Wiemy, wieje wiatr, nic nie widać. Ja straciłem, znaczy może nie zwrok, ale mi w ogóle okulary cały czas w lodzie miałem. Poza tym ja byłem po odmrożeniach. No więc to zejście było dla mnie... Wiedziałem, że musimy zejść. Był problem, jak trafić do tego namiociku, który mieliśmy na przełęczy. Leszek szedł przede mną. A namiot był na wysokości? 8000. No i przyszła szaruwa, potem przyszła noc. No i trzeba trafić. Jak się nie trafi do namiotu, to po zawodach, prawda? No miałem to szczęście, chociaż po przełęczy, ona jest bardzo szeroka, rozległa taka. Szukałem to noc, w ogóle światełka, już wszyscy nic działały, lampki. Znaczy miałem szczęście, bo wlazłem na ten namiot, gdzie Lechu już siedział i gotował herbatę. No i pierwsze co, to oczywiście do namiotu i stopy pod maszynkę, żeby rozgrzać, bo już miałem drugi raz odmrożenia. A na szczycie bardzo krótko spędziliśmy czasu i tam oczywiście sobie pogratulowaliśmy, połączyliśmy się z bazą, bo widzieliśmy, że od rana myśmy się nie odezywali. I w bazie się strasznie niepokoili, martwili, co jest grane. I to nawet Zawada co jakiś czas wołał, halo, 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 halo. A my tam, nikt nie wyciągał telefonu, bo tu trzeba było dojść do szczytu, prawda? Jak zobaczyliśmy ten czwórnóg taki metalowy na szczycie, mówimy, o, jesteśmy, prawda? No i oczywiście tak mieliśmy odruch, żeby zostawić jakieś tam rzeczy takie pamiątkowe, które mieliśmy ze sobą, żeby był jakiś dowód, że my tam byliśmy. Z kolei my wzięliśmy jedną taką kartkę ze środka, Leszek wyciągnął. Też mieliśmy, wzięliśmy śnieg ze szczytu do badań. Także takie te czynności obowiązkowe, które nam... Był tak zwany pakiet szczytowy. I to było nieważne, kto go będzie nosił.
ktoś go musiał tam, prawda, no my mieliśmy to szczęście, że z Leszkiem, że my ten pakiet dostaliśmy szczytowy. Ale to oczywiście jest radość, ale tak jak mówię panu, ta radość jest im dalej od góry, tym rośnie. W pierwszych chwilach się tego tak nie czuje, bo tym bardziej, że na szczycie myśli się o jednym, o zejściu. Jasne, bo podejrzewam, jak wspomniał pan o odmrożeniach, czyli wymaga to naprawdę bardzo dużo samozaparcia i jest to na pewno okupione sporym poświęceniem. No to prawda, także myśleliśmy, ja myślałem już o stopach, ale głównie myślałem o tym, żeby zejść no już wieczorem, wiadomo, że wieczorem, żeby znalazł ten namiot, bo wiedziałem, że to jest ratunek dla nas. Tak się stało i dobrze. Podczas spotkania Krzysztof Wielicki wspominał swoje wyprawy, ilustrując opowieści fotografiami i filmami. W tym roku w grudniu alpinista wraz z Januszem Gołębiem, Krzysztofem Wraniczem, Dariuszem Załuskim, Adamem Bieleckim, Arturem Małkiem, Markiem Chmielerskim, Rafałem Wronią, Marcinem Kaczkanem i Piotrem Tomalą wyruszą na zimową wyprawę na K2 ośmiotysięcznika w Karakorum, którego nikomu jeszcze nie udało się zdobyć zimą. Już od zeszłego roku myśleliśmy, ale nie mogliśmy zebrać środków. W tym roku udało się zebrać środki finansowe i po świętach ruszamy na K2. Trzecia polska próba na K2. Właściwie cztery tylko były. Jedna jeszcze rosyjska, też nieudana. Nasze dwie też nieudane. Do trzech razy sztuka. Może tym razem. Czego się życzy alpinistom? Powodzenia. Połamanie nóg. W trakcie spotkania można było nabyć najnowszą książkę Krzysztofa Wielickiego Mój wybór i zdobyć cenny autograf autora publikacji. Ponad 1800 biegaczy wystartowało w trzecim RST półmaratonie świdnickim. Pierwszy na mecie zameldował się oczywiście Kenijczyk Hilary Kiptumajo. Wśród pań triumfowała Christine Mora. 4 listopada ze świdnickiego rynku wystartowało 1836 uczestników trzeciego RST półmaratonu świdnickiego. Trasa tegorocznej edycji wiodła ulicami Muzealną Łukasińskiego, Gdyńską Saperów Mieszka I, Miłego Dnia Śląską, Kraszowicką Zieloną, a następnie Śląską do mety, która zlokalizowana została na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Równolegle do biegu głównego rozegrano tak zwaną dziką piątkę, czyli bieg na dystansie 5 km. Zmagania biegowe tego dnia podjęły także dzieci i młodzież. Na mecie nie było zbyt wielkiego zaskoczenia. Podobnie jak w ubiegłym roku wygrał Kenijczyk Hilary Kiptumajo Kimajo, uzyskując wynik 1 godzina 3 minuty i 37 sekund. Kolejne 4 miejsca na podium również należały do biegaczy z kontynentu afrykańskiego. Wałbrzyszanie mogą być jednak dumni ze swojego reprezentanta Piotra Holi, który zajął 6 miejsce. Piotr Holi wbiegł na metę, zaliczając czas 1 godzina 15 minut i 12 sekund. Wśród pań również triumfowały Kenijki, zajmując kolejno pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce. Piąta na mecie zameldowała się reprezentantka Brzeziński Run Club Świdnicki. Niska grupa biegowa Halina Radzikowska-Szczęsna. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Teledziennika. Dziękuję państwu za uwagę.